wczoraj około godziny 20 otrzymaliśmy informację od pogotowia ratunkowego o śmierci 43-letniego mężczyzny w mieszkaniu w Gdańsku. Na miejsce od razu przyjechała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci przeprowadzili bardzo dokładne oględziny całego mieszkania. Biegły z zakresu medycyny sądowej wstępnie wykluczył, żeby do śmierci tego mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Niemniej jednak dzisiaj zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która wykaże faktyczne przyczyny śmierci. Na miejscu policjanci przesłuchali członków rodziny, sąsiadów, także praktycznie do późnych godzin nocnych trwały wszystkie nasze czynności procesowe na miejscu zdarzenia. Cały czas wyjaśniamy okoliczności śmierci tego mężczyzny. Poznałam pana Wałęsę od samego początku istnienia naszego sklepiku, czyli około 3,5 roku. Był tu naszym mieszkańcem, był naszym klientem. Wiedziałam, kim on jest, ale on nigdy nie próbował tego ujawniać. Był bardzo skromnym, cichym, spokojnym, sympatycznym, bardzo inteligentnym młodym człowiekiem. Jestem bardzo przykro, że zmarł. Szkoda, już nie ma. Miejmy nadzieję, że będziemy go wspominali pozytywnie i miło, tak jakim on był w swoim prywatnym życiu.